TVP ma na swojej antenie kilka produkcji, które wśród widzów cieszą się szczególną popularnością. Jedną z nich jest chociażby serial Barwy Szczęścia. Który od pierwszego odcinka przykuł uwagę tysięcy Polaków. W serialu można zobaczyć wielu znanych aktorów, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę przed kamerą. Takie połączenie zapewnia ciągłe poczucie świeżości. A pojawianie się nowych bohaterów zapobiega nudzie. Oczywiście dzięki tej produkcji nie jeden aktor rozwinął na dobre skrzydła i zaistniał w świadomości szerszej publiczności. Teraz dowiadujemy się, że jeden z gwiazdorów którego mogliśmy obserwować latami na planie serialu, prywatnie jest homoseksualistą. Gwiazdor TVP wyjawił swoją orientację seksualną. Nie da się ukryć, że szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Białymstoku, wyjawianie publicznie swojej orientacji seksualnej przez znanego aktora wymaga nie lada odwagi. Szczególnie, gdy kojarzony jest dodatkowo ze stacją telewizyjną. Która nie zawsze przyjaźnie podchodzi do osób LGBT. Mimo to Tomasz Mycan, który przez 5 lat wcielał się w postać Macieja Kołodziejskiego, w Barwach Szczęścia, zdecydował się na swój publiczny coming out. Aktor zrobił to za pośrednictwem magazynu Replika, gdzie ukazał się cały wywiad z jego udziałem. Co ciekawe, Mycan w serialu grał właśnie postać homoseksualną. Tomasz Mycan jest gejem również poza Barwami Szczęścia, w życiu. I właśnie u nas, w wywiadzie w najnowszej Replice robi coming out.
Czujemy się zaszczyceni. Czytamy na łamach magazynu. Dodatkowo z tekstu możemy się dowiedzieć. Że aktor jest aktualnie bardzo szczęśliwy w swoim związku, mimo że nie mieszka ze swoim partnerem. To szczere wyznanie bez wątpienia zaboli podkochujące się w nim fanki, ale odzew internautów był naprawdę pozytywny. Niektórzy z jego widzów podejrzewali już wcześniej, że coś jest na rzeczy. Jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno. Niech sobie żyje jak najlepiej, pisze jeden z internautów. I super, czego się wstydzić? Jest się kim się jest, czytamy. Kto chadzał do teatru Willa Machorzycy, to wie o tym od dawna. Polecam wpaść na spektakl do Torunia z udziałem m.in. P. Tomasza. Życie prywatne P. Tomka to jego sprawa, dodaje internauta.